Nasz program wspiera multiporównywarka Rankomat.pl. Na ich stronie możemy bardzo szybko porównać oferty kilkunastu towarzystw ubezpieczeniowych i wybrać oraz kupić taką polisę OC lub AC, która najbardziej nam pasuje i dokupić do niej na przykład ubezpieczenie szyb albo ubezpieczenie opon. Dzień dobry Państwu, Jacek Balkan. To jest specjalne wakacyjne wydanie zatytułowane Moto Dziennik Ekstra. W tym wydaniu między innymi relacja z wizyty na policji, relacja z wizyty u karabinieri Buongiorno, mi chiamo Jacek Balkan, cerciando il mio zaino. Zaino, ok. Document? Si. Yeah. Controlli che ci sia tutto. Ok, grazie. Sì, tutto. Śpiewanie piosenek. A gdyby na parkie ktoś porwał ją choć raz, zniknąłby cały świat, gdy orkiestra gra. Lecz ta melodia się skończy i tak tańcz ze mną, niech ściany się kręcą, no tańcz, ta melodia się skończy i tak. Ale również test opon, i to uwaga, chińskich opon. No i szczerze mówiąc, tutaj tak sobie myślałem, że wydam 850 zł, ale będę miał fajny film zatytułowany Chińskie opony, nie kupuj tego. Oraz poradnik, jak poradzić sobie z wkurzającym systemem AdBlue. Którzy mówią, wyprogramuj to w diabłe 500 zł. Mamy tutaj takiego znajomka, który to robi, no i będziesz miał święty spokój. Zwłaszcza w tych samochodach, czyli we francuskich dieslach 2.0 HDI z AdBlue. A od czego zaczniemy? A może najpierw pokażę Państwu samochód, który już Państwo znają, dlatego że ja się nim w zeszłym roku chwaliłem, opowiadałem Państwu, co zostało naszym rodzinnym wycieczkowozem. No ale wtedy pokazywałem Państwu tylko, jak dzień przed wyjazdem, czy nawet w dniu wyjazdu wyciszałem wnętrze, żeby przyjemniej się jechało i żeby muzyka grała. No to może teraz w kilku słowach, w kilku zdaniach powiem Państwu, czemu zdecydowałem się na ten konkretny samochód, co w nim jest i jak się nim jeździ, bo już parę tysięcy kilometrów nim zrobiłem. Dokładnie prawie 30, 25, 28 tysięcy kilometrów. I taka ciekawostka, ten samochód jest wykorzystywany tylko i wyłącznie na wycieczki. W zeszłym roku byliśmy nim we Włoszech, gdzieś w górach, gdzieś jeszcze w tym roku byliśmy tym samochodem na Dolnym Śląsku. Byliśmy Węgry, Austria, no i teraz taka dość duża wycieczka, czyli Włochy przez Czechy, Austrię, Słowenię i głównie północna część Włoch, czyli okolice Grado, no i jedna kilkudniowa wycieczka do Werony. Więc chyba ze 28 tysięcy tym samochodem zrobiłem, tak sobie myślę, że coś mogę o nim więcej Państwu powiedzieć. Oto on, Citroen C4 Grand Picasso, a od pewnego momentu nazywany również Citroenem C4 Space Tourer. Stało się to wtedy, kiedy po 20 latach Citroenowi skończyła się licencja, umowa z rodziną Picasso. No i trzeba było te samochody jakoś nazywać. Jest to jeden z ostatnich minivanów, jakie można było parę lat temu kupić za jakieś w miarę normalne pieniądze. Następcą tego samochodu, który nazywa się tak samo, czyli to jest Citroen C4 Space Tourer, jest już auto dostawcze. Opel Zafira to też już jest samochód dostawczy zbudowany na Peugeotie, na Citroenie. Tak naprawdę to są pod trzema markami sprzedawane niemalże te same samochody i one nie mają już tego minivanowatego kontekstu w sobie, tylko są po prostu samochodami dostawczymi, coś w stylu Mercedes Viano czy Mercedes klasy V. No, nie porównuję, tak? Ale jest to mniej więcej ten gabaryt. To jest nadal samochód kompaktowy ze wszystkimi tego wadami i zaletami. Czy on mi się podoba? Na pewno podoba mi się bardziej niż Peugeot 5008, którego również brałem pod uwagę. Z tym samym napędem tak naprawdę, czyli z automatem i z dwulitrowym dieslem. Natomiast stylizacja Peugeota 5008, który moim zdaniem jeździ trochę przyjemniej. Mam wrażenie, że jeździ trochę ciszej. Że jest taki trochę lepiej zrobiony, trochę lepiej wykończony, ale stylizacja tego samochodu była dla mnie nie do zaakceptowania. Natomiast to jest takie ok.
całkiem znośne. I teraz tak, zacznijmy może od tego, co pod maską. 2 litry diesel, a może nawet pokażę Państwu silnik. 2 litry diesel, 150 koni, skrzynia automatyczna, 6 lub 8-biegowa, to w zależności od tego, czy z jakim rocznikiem mamy do czynienia. Oczywiście nie ma tutaj siłownika, jest patyk. Tak to wygląda. To jest na szczęście mały przebieg. Tutaj był wymieniany już rozrząd raz. Gdzieś tutaj jest nawet karteczka. Ja to auto kupiłem, jak miało 80 chyba tysięcy przebiegu, albo 82 tysiące. Jedyną rzeczą, którą tutaj robiłem, no to tu dolewam płynu do spryskiwaczy. A teraz przed wyjazdem wymieniłem olej. Ja takie rzeczy lubię robić samemu. I tutaj jest to wyjątkowo proste, by nie powiedzieć banalne. Dlatego, że filtr oleju jest dostępny od spodu. Można sobie ten samochód delikatnie podnieść, ale jakbym nie miał podnośnika, no w tym wypadku po prostu podlewarowałem go jakieś 15-20 cm w górę, ale jakbym nie miał takiej możliwości, to myślę, że dałbym radę również bez tego. I teraz pierwszy raz wymieniałem olej w tym samochodzie. Ciekawostka jest, bo kupiłem go praktycznie świeżo po przeglądzie. Ciekawostka jest taka, że tak, miska olejowa jest plastikowa. I nie ma tam, w związku z tym, że jest plastikowa, nie ma tam metalowej śruby, tak jak zawsze, z miedzianą nakrętką, tylko jest coś w rodzaju zawleczki, którą trzeba wyciągnąć. I jest taki plastikowy korek spustowy. Zaskakująco łatwo i szybko to wszystko poszło. Żadnych narzędzi do tego nie potrzebowałem, tylko wyjąłem zawleczkę, przekręciłem korek, to jest chyba pół obrotu. Wyjąłem olej, poleciał do miski. Filtr oleju również jest dostępny od spodu. Wymiana 5 minut, no plus oczekiwanie aż ten olej spłynie. Ja z tego samochodu jestem bardzo zadowolony. Tak jak mówię, on służy nam tylko i wyłącznie na wycieczki, na długie wycieczki. Nie zabieramy tego. Ja tymczasem gdzieś odwożę którąś z dziewczyn swoich, czy do szkoły, czy do zerówki, czy gdzieś tam czasem jedziemy na jakiś krótszy dystans. Ale tak naprawdę to tylko po to, żeby on się nie zastał, żeby to było przynajmniej raz na 2 tygodnie ruszone. Natomiast 95% tego przebiegu, który został zrobiony przez nas na trasie. I mnie kusi. Mnie kusi cały czas, żeby to było coś fajniejszego, coś lepszego, coś szybszego, może jakieś Levante, może jakaś fajna duża limuzyna z dużym, mocnym silnikiem. Natomiast nie, już kolejny raz przekonałem się o tym, że jeżeli chcemy rodzinnie podróżować, no to trudno o coś lepszego, przynajmniej z dziewczynami w tym wieku, w którym są moje, czyli 7 i 8 lat. Rok temu było to 6 i 7 lat i na razie nam się to fantastycznie sprawdza. Ale powiem Państwu też jeszcze trochę o tej wersji. To jest jakaś taka... Szukałem tego samochodu 2 czy 3 miesiące i to były 2 czy 3 miesiące kompulsywnego przeglądania ogłoszeń. Naprawdę, takie co 15 minut odświeżanie, czy coś nie wpadło. Szukałem jakiegoś samochodu, który może będzie lekko uszkodzony, tak żeby go zdążyć jeszcze przed wyjazdem wakacyjnym ogarnąć. Natomiast w końcu trafiło się coś takiego i ten samochód trafił się dokładnie 7 czy 8 kilometrów od mojego miejsca zamieszkania i tak naprawdę mogłem po niego pojechać rowerem. Aczkolwiek byłem u gościa pod domem 30 minut po tym, jak wystawił ogłoszenie, a myślę, że zadzwoniłem do niego jakieś 10 minut po tym, jak wystawił ogłoszenie. Auto było malowane, auto było poobijane, natomiast nic poważnego mu się nie stało. Sprawdziłem je sobie dokładnie i no już te prawie 30 tysięcy kilometrów, no i ponad rok spędzony razem, jakby mam przekonanie, że to był bardzo dobry wybór, też ze względu na przebieg, który jest w tym samochodzie po prostu ciągle niewielki. I teraz tak, czego szukałem? Szukałem tej najbardziej wypasionej wersji, która będzie miała wszystko. Chciałem, żeby była skrzynia automatyczna. Chciałem, żeby fotele były z masażami. I one są z masażami, chociaż czas pokazał, że ten masaż to jest taki sobie, to jakby masuje tylko górę, nie tak jak w BMW, że zaczyna od tyłka. I to takie jest ok, no ale powiedzmy, że jak siedzę parę godzin w samochodzie, to trochę pomaga. Zależało mi na tym, żeby na fotelu pasażera był taki wysuwany podnóżek, bo to faktycznie bardzo poprawia komfort podróżowania na tym fotelu, na którym nigdy nie siedziałem. Są tutaj kamery 360, jest
jedną nawet naprawiałem. Jest kamera z przodu, jest kamera z tyłu. Zamykanie jest, kluczyk jest w środku, więc zamyka się ten samochód i otwiera bez wyciągania kluczyka z kieszeni. Tak jak Państwu opowiadałem, w zeszłym roku wygłuszałem drzwi, robiłem dystansę, wsadziłem lepsze głośniki. Ale nie wyrobiłem się wtedy przed wyjazdem z montażem Twitterów. Tutaj sobie jeszcze mam coś zaplanowane na ten rok, jeżeli chodzi o pracę. Chcę jeszcze wygłuszyć porządnie ścianę grodziową. Pewnie będę ściągał deskę, bo mi tutaj trochę jakby przeszkadza jeszcze nadmiar hałasu. Twittery, które założyłem, miałem z kompletu Morele. Bardzo przyjemnie to gra. Chociaż nie ingerowałem w jednostkę sterującą, czyli jest tutaj fabryczny wzmacniacz. Chociaż jest wzmacniacz, bo tutaj jest to ta wersja z fabrycznym JBL-em. Tak to wygląda. Te fotele są bardzo wygodne. No, maksymalne trasy, które tym robimy, no to jest 12 godzin, 1200 km z dwiema, trzema przerwami na tankowanie i ewentualnie na siku. I teraz tak, to co w tym samochodzie jest ultra ważne, to jest z tyłu. To jest samochód, w którym dzieciom ma być dobrze, niekoniecznie moja skromna osoba ma być tutaj dopieszczona jakimiś motoryzacyjnymi wrażeniami. W związku z tym tutaj jest wszystko to, co sobie można było, czyli tak, są rolety, z których moje dziewczyny nie lubią korzystać, to naprawdę się bardzo rzadko zdarza, natomiast bardzo lubią się tym bawić, co mnie oczywiście doprowadza do szału. To jest z lampką. No teraz jest, nie ma plusa po stacyjce, więc to jest bardzo fajna rzecz. To jest bardzo fajna rzecz, czyli podświetlenie takie punktowe, które kierowcy nie przeszkadza, natomiast dziecko może sobie coś tutaj robić. O tabletach Państwu w zeszłym roku wspomniałem. To jest ta krótka chwila podróż, kiedy dziewczyny mogą sobie z tych tabletów korzystać i robią to bardzo chętnie, dzięki czemu ta podróż, mają oczywiście słuchawki, dzięki czemu ta podróż przebiega w przyjemnej atmosferze. I teraz tak, te fotele można sobie przesunąć w zależności od tego, ile chcemy mieć miejsca w bagażniku, czy raczej, ile musimy mieć miejsca w bagażniku. A co jest jeszcze fajniejszą rzeczą, to, że te fotele można sobie rozkładać. To znaczy, jak weźmiemy to, proszę bardzo, on teraz leży. A teraz jest w takiej zwykłej pozycji. I to jest rewelacyjna sprawa, dlatego że jak podróżujemy, no to te dzieciaki od czasu do czasu mają się ochotę zdrzemnąć. I jeżeli te foteliki są zamocowane do tak rozłożonego oparcia, to nawet jak to dziecko uśnie, to ma cały czas główkę na zagłówku. I nie śpi w jakichś dziwnych pozycjach, które są niebezpieczne w razie jakiejś kolizji czy czegoś takiego, tylko po prostu jest im wygodnie. Te fotele się przesuwają, one się składają, można je wyjąć, można z nimi tutaj naprawdę dużo zrobić. No i też jakby to wnętrze, to w jaki sposób ono zostało przez Francuzów wymyślone, jak ono bardzo prorodzinne jest, no to jest ogromna zaleta tego samochodu, właśnie jeżeli traktujemy go jako auto wycieczkowe. Bagażnik jest spory, by nie powiedzieć bardzo duży. Można go sobie też powiększyć, tak jak Państwu przed chwilą pokazałem. My na dwutygodniowy wyjazd, chociaż nauczeni już też doświadczeniem, korzystamy z pralni po prostu we Włoszech, bo inaczej się nie da, więc nie zabieramy tutaj nie wiadomo jak dużo, no ale zabieramy dużo, a wracamy z jeszcze większą ilością towaru, bo w jakimś dzikim amoku kupiłem chyba z 10 czy z 15 kg ulubionej kawy, ulubionego makaronu, no i 10 butelek oliwy z oliwek, karton czegoś tam, no dużo różnych rzeczy żeśmy przywieźli i to się naprawdę lekko prawie domknęło. Natomiast w związku z tym, że to jest wersja 5-osobowa, to mamy jeszcze tutaj sporo miejsca, gdzie mam zagłówki schowane, no bo tam są foteliki i zacznę może od tego. To nie jest żadna reklama, Państwo mi to polecili. W zeszłym roku opublikowałem taki film, w którym, być może Państwo pamiętają, pojechaliśmy tym samochodem do Włoch, jak robimy co roku, i gdzieś na wysokości Wiednia pojawił się komunikat: za 700 usterka systemu oczyszczania spalin, za 700 km rozruch samochodu niemożliwy. No i to było trochę stresujące. Natomiast zabawne było to, że mieliśmy wtedy jeszcze do celu jakieś 650 km, dojechaliśmy i następnego dnia rano usterki nie było. Myślałem, że się to może naprawiło. Potem
się znowu pojawiło i co ciekawe, ta usterka zaczęła się pojawiać dopiero wtedy, kiedy temperatura była powyżej 23-24 stopni. Jak było 19, znikało, wszystko jeździło tak jak trzeba, znaczy to i tak jeździło tak jak trzeba. Natomiast straszyło check engine'em, straszyło komunikatem, rozruch samochodu niemożliwy. I teraz, jak być może Państwo pamiętają, a jeżeli nie, to może na jakiejś przebitce to przypomnę. Rozwiązaniem tego problemu próbowałem się zająć trochę już na miejscu, czyli po prostu pomyślałem sobie, że podjadę do jakiegoś serwisu Citroena i dowiem się, czy mogą coś z tym zrobić. Natomiast okazało się, że dojechałem na miejsce i to zniknęło, czasem się pojawiało, czasem się nie pojawiało. Zadzwoniłem do Tadeusza i mówię, Tadeusz, kurczę, on mnie straszy, że za 700 km nie będę mógł uruchomić silnika, co z tym robić? No Tadeusz powiedział, słuchaj, nie przejmuj się, jeszcze się tak nie zdarzyło żadnemu naszemu klientowi, żeby tego samochodu się faktycznie nie dało uruchomić, przyjedziesz, coś wymyślimy. I teraz, szczerze mówiąc, nawet nie jechałem do Tadeusza z tym samochodem, dlatego że jakby wróciłem z wakacji, potem następny wyjazd był już chyba w październiku, kiedy było chłodno, więc problem praktycznie nie występował. Czasem po odpalaniu pojawiał się check engine, pojawiał się komunikat usterka układu oczyszczania spalin i w sumie tyle. Jeszcze we Włoszech rok temu nalałem czystego AdBlue, no a potem opublikowałem film i podpowiedzieli mi Państwo, co z tym zrobić. I okazało się, że to się samo naprawiło. Zaraz Państwu wszystko dokładnie wyjaśnię. W jednym z komentarzy, chyba nawet nie w jednym z komentarzy, ktoś napisał, typie, kup to. Kupiłem to. To nie jest żadna reklama, żadne lokowanie. To się nazywa TuneUp 988. Nalałem tego, no pół butelki zostało, czyli nalałem tego trochę więcej, niż nalać powinienem. Zbiornik AdBlue mam tutaj, więc jakby to się po prostu odkręca, tu się to dolewa. I naprawę tego wkurzającego układu AdBlue jakby zacząłem właśnie w ten sposób. Ale w międzyczasie też popytałem trochę, jakby obawiając się o tegoroczne wakacje, trochę znajomych różnych, co z tym zrobić. Rozwiązanie ASO kosztuje około 12 tysięcy złotych i oni wymieniają wszystko. Wymieniają zbiornik AdBlue, wymieniają wtryskiwacz AdBlue, wymieniają tam jeszcze parę innych rzeczy i to czasem pomaga, czasem nie pomaga. No, kosztuje też kupę forsy. Mam jakichś takich znajomych handlarzy, którzy mówią, wyprogramuj to w diabły 500 zł, mamy tutaj takiego znajomka, który to robi, no i będziesz miał święty spokój. No i tego nie chciałem robić. I tego nie zrobiłem. Natomiast też jeszcze mam jednego kolegę, który jakby zajmuje kierownicze stanowisko w jednej z stacji autoryzowanej, akurat nie związanej z Citroenem, natomiast od niedawna koncern Stellantis. I on mówi tak, słuchaj, byliśmy na takim szkoleniu i to AdBlue jest bardzo fajne, tylko że ono powoduje, że faktycznie jest mniej takich trujących, szkodliwych substancji w tych spalinach, natomiast pojawiają się inne dzięki zastosowaniu, czy raczej przez zastosowanie tego mocznika, które nie są badane. Więc nawet ci, którzy to wymyślili, jakby zupełnie nieoficjalnie mówią, że to jest fajne, tylko że tak naprawdę zastępujemy jeden syf innym syfem, tylko że ten inny syf nie jest po prostu badany. Natomiast tak, jak sobie z tym poradziłem? Tak sobie z tym poradziłem. Nalałem czystego AdBlue. I auto się naprawiło, po prostu samo się naprawiło. To kosztowało chyba ze 100, rok temu to kupiłem. Włożę w bagażniku na wszelki wypadek, nie wiem po co. I tak jak rok temu uzupełniłem ten czynnik AdBlue, tak do tej pory jest spokój, nie wyskakują żadne kontrolki, absolutnie nic złego się nie dzieje. Więc jak sobie poradzić we francuskim dwulitrowym dieslu 150 koni z Peugeota czy z Citroena z problemem AdBlue? Problemem jest to, że przy wyższych temperaturach ten mocznik się krystalizuje. On się może krystalizować dlatego, że jest na przykład kiepskiej jakości, dlatego, że jest stary, albo dlatego, że jest po prostu za gorąco. Ja nie jestem tutaj specjalistą od tego, natomiast on się krystalizuje. Dodanie tego powoduje, że on się przestaje krystalizować, problem znika. Proste. Stuwa, problem rozwiązany. Jakbym miał tym jeździć po ASO, po warsztatach, żeby ten problem rozwiązać, to chyba bym osiwiał. I szczerze mówiąc, nie wiem, czy by mi ręka nie drgnęła, czy bym tego w diabłu nie wyprogramował. Ale wtedy na pewno bym Państwu tego nie powiedział. No bo to takie trochę moralnie wątpliwe. Na szczęście tutaj nie było takiej potrzeby, tylko udało się to po prostu samo się naprawiło. To jest jedna rzecz, którą Państwu obiecałem. To jeszcze druga rzecz, którą Państwu obiecałem.
Ja ten samochód kupiłem na takich felgach. To są nieoryginalne felgi aluminiowe, 18-calowe, i on był na takich trochę za szerokich oponach 225x45x18. Na 16-kach byłoby wygodniej, ale to jest samochód na autostradę. Ja tym raczej nie jeżdżę prawym pasem, tylko jak już jedziemy, no to jedziemy raczej tak zwinnie. Więc przy wyższych prędkościach te jednak wyższe profile, te niższe profile i wyższa opona niewątpliwie poprawiają trakcję tego samochodu. Ja do niej naprawdę nie mam zastrzeżeń, no, tym się jeździ regularnie po autostradach 140, pewnie nawet ciut szybciej, i ten samochód się naprawdę fajnie prowadzi. Być może również dzięki temu, że te opony są 18-calowe, a nie 16-calowe. Na miasto 16-ki byłyby na pewno dużo lepsze. Kupiłem auto na tych felgach. Teraz są już trochę podrapane jakieś werońskie i florenckie krawężniki. Zimę spędziłem oczywiście na zimówkach, natomiast teraz przed wyjazdem, jakieś 2-3 tygodnie przed wyjazdem, jeszcze tak sobie oglądałem ten samochód, którym będziemy jechać, no i zauważyłem, że tego bieżnika na letnich oponach, na których ten samochód kupiłem, jest już mało, 4,5 mm. I tak naprawdę pomyślałem sobie, kurczę, jakaś ulewa, autostrada, coś, no będę z duszą na ramieniu jechał, wymienię te opony na nowe. Komplet nowych markowych opon do tego samochodu kosztuje jakieś 1600-1800 zł. Natomiast zacząłem się rozglądać i znalazłem w sumie polecane gdzieś, znaczy polecane, jakby wysoko oceniane opony chińskie. I pomyślałem sobie, że spróbuję. Zrobię tym samochodem jeszcze paręset kilometrów przed wyjazdem. Jeżeli coś będzie z tymi oponami nie tak, no to po prostu je wywalę, nagram materiał i tyle z tego będzie. Jeżeli się okaże, że po drodze coś się z nimi złego stanie, no ale co by się znowu mogło stać? No, mogłyby wibrować, mogłyby być za głośne, mogłyby być niebezpieczne, mogłyby być jakieś takie nieprzewidywalne. Czasem tak się zdarza, że dostajemy samochód testowy na jakichś oponach, które są kiepskie. No to wtedy gdzieś przecież Czesi, Austriacy, Włosi mają punkty, gdzie można kupić opony, no to najwyżej je gdzieś tam po prostu zrzucę, a kupię komplet jakichś markowych już gdzieś na miejscu, jeżeli cokolwiek będzie z tymi oponami nie tak. Natomiast postanowiłem je po prostu kupić, zaryzykować. To nie jest żadne lokowanie, zapłaciłem za nie 850 zł, za komplet z transportem, za komplet czterech opon w rozmiarze 225x45x18. Opony są wyprodukowane w tym roku, to nie są żadne leżaki i to też nie była żadna promocja. Na Oponeo te opony były chyba trochę droższe, jak gdzieś znalazłem je w jakimś sklepie internetowym jakiejś krakowskiej chyba firmy. W środę zamówiłem, w czwartek kurier je wyładował przed bramą. 850 zł z transportem, 4 nowiutkie opony. It's very good price, mister. I to są opony renomowanej firmy Sunwide. Sunwide RS1. To, co mnie do nich przekonało, to po pierwsze w miarę dobre opinie, które wyczytałem gdzieś w internecie. A druga rzecz taka, że te samochody w tych europejskich testach homologacyjnych okazały się dość ciche, czyli miały chyba 68 albo 69 decybeli, bo to, co chciałem, żeby było poniżej 70 decybeli. No i je zamontowałem. Montaż przebiegał bez żadnych, jakby dopytałem o to, montaż przebiegał bez żadnych zakłóceń, bez żadnych problemów. Dały się wyważyć bez żadnego problemu. Nie ma tutaj po pół kilograma ołowiu na każdej z felg. Pierwszy plus. No i akurat tak się zdarzyło, że chwilę po tym, jak wyjechałem od wulkanizatora, 50 czy 100 km, trafiłem w jakąś potężną ulewę, takie naprawdę oberwanie chmury, więc miałem okazję sprawdzić je naprawdę w takich dość ekstremalnych warunkach. I okazało się, że absolutnie dają radę. Przejechałem na tych oponach jakieś 4-5 tysięcy kilometrów. Nie mam do nich żadnych zastrzeżeń, niestety. Moje podejście do chińskiej motoryzacji Państwo znają, ja bym to najchętniej, jeżeli tylko znajdzie się jakiś kij, to ja bym to najchętniej kijem okładał. Zresztą jest to w przypadku niektórych samochodów chińskich, Maxus na przykład, no to jest fantastyczny chłopiec do bicia. I szczerze mówiąc tutaj tak sobie myślałem, że wydam 850 zł, ale będę miał fajny film zatytułowany Chińskie opony, nie kupuj tego. Ale chińskie opony, jeżeli zostały już przetestowane przez innych, tak jak mówię, no nie kupowałem tego w ciemno, kierowałem się opiniami w internecie, gdzieś tam na Oponeo, czy po prostu z Google, no to te chińskie opony wcale nie są gorsze od tych renomowanych marek.
A jak się okazuje, są dużo, dużo tańsze. Ciekawy jestem, ile kilometrów na nich przejadę. Na razie zrobiłem 4 czy 5 tysięcy i jest wszystko ok. Opony są ciche, nie ma żadnych negatywnych informacji płynących z kół. No, jakby czego chcieć więcej. Mieliśmy też po drodze Z2 czy Z3 takie fragmenty po 80, po 100 km w ulewnym deszczu autostradą i też nie było ani jednej takiej sytuacji, że byłby taki cień niepokoju gdzieś na plecach, właśnie związany przez przyczepność opon czy przez rzeźbę bieżnika. Kurczę, plus. Dobra, jeszcze jedną rzecz Państwu obiecałem. Ten dwutygodniowy wyjazd wygląda w ten sposób, że byliśmy przez tydzień w Grado, potem 3 dni byliśmy w Grado, czyli północno-wschodnia część Włoch, blisko Słowenii. Potem pojechaliśmy do Werony, potem wróciliśmy do Grado. No i wyjeżdżamy z tego Grado do Werony. Samochód zapakowany. No i to jest mój plecak. To jest mój plecak, jest ze mną już od kilkunastu lat. W nim był mój ulubiony laptop, bardzo drogi komputer diagnostyczny, który wziąłem na wszelki wypadek, gdyby się okazało, że coś tam zadbluł. Książka, którą teraz czytam, SBSKie akta. Książka potrzebna do napisania książki. I 2 tablety dziewczyn. 2000 euro w gotówce. Na szczęście nie było portfela z dokumentami. No i jakby ten, może zmienię kamerę, żeby Państwu pokazać, jak to było. No i proszę sobie wyobrazić cały zapakowany bagażnik i plecak z rzeczami najważniejszymi był w środku, a potem został ustawiony mniej więcej tak jak teraz, no tylko, że wszędzie było mnóstwo bagażu. I wyjechaliśmy z Grado, po jakichś 20-30 minutach musiałem się zatrzymać i wyciągnąć z bagażnika wodę dla dziewczyn, które narzekały, że chcą pić, więc... Wyszedłem, otworzyłem bagażnik, wziąłem wodę, zamknąłem bagażnik, dałem wodę i pojechaliśmy. Pojechaliśmy do przodu, zaparkowałem na takim parkingu przed pizzerią, która była zamknięta, bo to była godzina 17, o 17 we Włoszech wszystko jest zamknięte. Upalna niedziela. W tym czasie, jak się okazało, plecak zrobił sobie fik w momencie, w którym zamykałem klapę. I pobiegłem, on po prostu wypadł. Potem zatrzymywałem się jeszcze raz po jakiejś godzinie czy półtorej godziny już na parkingu przy autostradzie, na stacji benzynowej. Tym razem wyciągałem z bagażnika kocyki i nie zauważyłem, że tego plecaka nie ma. Szczerze mówiąc, też zastanawiałem się, czego na stacji benzynowej nie zgubiłem, czego na przykład nie wyjąłem, żeby do czegoś tam sięgnąć i zapomniałem włożyć, ale wydawało mi się to mało prawdopodobne, dlatego że zauważyłbym go na kamerze, dlatego że na stacji benzynowej zaparkowałem przodem i musiałem wyjechać tyłem. Natomiast po drodze, na parking pod pizzerią, no, wjechałem w taki sposób, a potem pojechałem tak, do przodu, więc jakby nawet nie mogłem zauważyć w kamerze, nie wrzuciłem biegu wstecznego, że coś mi z bagażnika wypadło. I że nie mam plecaka, zorientowałem się w Weronie. I mam świadków na to, że nie przekląłem ani razu. A następnego dnia kupiłem sobie nowy plecak. Ja się dość szybko godzę z takimi rzeczami. Trudno, no co zrobię? Nie ma to nie ma. Zgubiłem. Największym problemem było to, że dziewczyn tablety przepadły i oznaczało to 12 godzin w samochodzie śpiewania piosenek. Przez godzinę to mogą śpiewać same, ale potem trzeba śpiewać z nimi. I chociaż udaje mi się je ostatnio skierować w stronę repertuaru Queen, to niektóre wybierane przez 7 i 8 latki piosenki dla 40-kilkuletniego gościa są nie do zaakceptowania. Natomiast też jeszcze kupiłem sobie nowy plecak, no, trudno. Natomiast pomyślałem sobie, zadzwonię do tej pizzerii, znalazłem ją na mapach Google, no i pytam, czy ktoś przypadkiem nie znalazł plecaka, bo mi chyba wypadł u was na parkingu. A pani mówi tak, ktoś znalazł, na policję odniósł. Okej. Skończyliśmy imprezować w Weronie, pojechaliśmy znowu do Grado, no i następnego dnia rano tam się rozpakowaliśmy, hotel te sprawy, następnego dnia rano jadę na policję. I miłe panie mówią, że u nas nie ma, ale zadzwonimy do karabinieri, może u nich jest. Zadzwonili do karabinieri i okazało się, że plecak jest z absolutnie całą zawartością. 2 tablety, kasa, komputer, książka, krótkofalówki, ulubiony scyzoryk, Bóg wie co jeszcze. Wszystko było, tak po prostu. Ktoś znalazł i odniósł. A na koniec
Sprawdzę jeszcze z rankomat.pl, jaka będzie cena polisy OC dla mojego Citroena i będzie to 419 zł minus 50 zł za zakup polisy online. Za 552 zł znalazłem ofertę OC plus assistance i w tej cenie jest też ubezpieczenie opon, a za polisę możemy zapłacić w ciągu 30 dni. Jeżeli kończy się Państwu ubezpieczenie lub muszą Państwo wykupić nowe, to serdecznie polecam linki, które są w opisie filmu. Ja Państwu bardzo dziękuję. To już trzeci wakacyjny odcinek Motodziennika Ekstra. Pierwszy, jeżeli dobrze pamiętam, był o samochodach po powodzi. Dwa lata temu, rok temu był Citroen C4, w którym robiłem modernizację drzwi i wyciszałem je. No a teraz test chińskich opon, problem z AdBlue, śpiewanie piosenek i wizyta u karabinieri. Kłaniam się pięknie, do poniedziałku.